ojczyzną jest Polska podziemna, walcząca w mroku, samotna i ciemna. Moim powietrzem jest wicher bez nieba. Moim pokarmem jest krew. A moim światłem, co płonie z daleka, jest nasze prawo i prawo człowieka. Mogę uciekać przed zmagań żałobą, ale już nigdy nie ujdę przed sobą. Wśród wielu ojczyzn, co płyną w mgle cudnej, ja chcę tej jednej, tej wolnej. Moją ojczyzną jest Polska podziemna, walcząca w mroku, samotna i ciemna. Szanowni Państwo, powitaliśmy Państwa wierszem Stanisława Balińskiego Polska podziemna. Niech strofy tego utworu będą mottem dzisiejszego spotkania. Serdecznie witamy wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. O zabranie głosu poproszę burmistrza miasta Lubartów, pana Janusza Wodzieckiego. Szanowni Państwo, droga młodzieży, drodzy uczestnicy podziemnego państwa polskiego. Obchodzimy w naszej małej ojczyźnie, w Bartowie, 75-lecie polskiego państwa podziemnego. 75 lat temu podjęliście wysiłek obrony naszej ojczyzny, obrony wolności. Walczyliście z najeźdźcą z zachodu i ze wschodu. Nie szczędziliście swojego potu, krwi, wielu z was swojego życia, aby to, co jest najcenniejsze dla narodu, wolność obronić. W 1945 roku polskie państwo podziemne wydało testament dla przyszłych pokoleń Polaków. Wy ciągle wypełnialiście go pomimo cierpień was samych i waszych rodzin. W obecnych latach po części wypełniamy zobowiązanie wasze nałożone na serca przyszłych pokoleń. Wy stanęliście na wysokości swojego zadania. Czy my, obecne pokolenie, czy my w dniu dzisiejszym jesteśmy w stanie zapisy testamentu wypełnić? Dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie możemy otworzyć wystawę. Przez obrazy, które widzimy, chcemy uzmysłowić sobie, jak wiele trudu, jak wiele cierpienia, jak wiele ofiar uczestnicy państwa podziemnego ułożyli na rzecz naszej wolnej ojczyzny. Życzę głębokich przeżyć dzisiejszego dnia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wypadek dnia 27 września 1939 roku w Warszawie tworzono Służbę Zwycięstwu Polski, pierwszą konspiracyjną organizację wojskową. Stanowiła ona zalążek polskiego państwa podziemnego. Dziś 75 lat po tych wydarzeniach my, kolejne pokolenie Polaków żyjące w wolnej Polsce, oddajemy hołd bohaterom. Jest z nami dzisiaj pan dr Adam Puławski, pracownik lubelskiego oddziału IPN-u. I bardzo proszę o wprowadzenie nas w temat dzisiejszego spotkania i wygłoszenie wykładu, który nosi tytuł Istota Państwa Podziemnego. Dziękuję za zaproszenie. Ta wystawa składa w każdym oddziale składa się z dwóch części, czyli z części ogólnopolskiej, pokazującej podziemie polskie w ogóle na wszystkich okupowanych ziemiach polskich, plus w każdym oddziale przedstawiliśmy historię polskiego państwa podziemnego, polskiego podziemia na tym obszarze. Określenie polskie państwo podziemne zostało użyte po raz pierwszy w artykułach w polskich gazetach wychodzących w Londynie w grudniu 1943 roku. Można powiedzieć, że ten termin pojawił się bardzo późno, bo był to już przecież czwarty rok wojny.
Jednak czas ukucia tego terminu nie był przypadkowy. Dlatego, że to właśnie lata 1943-1944 są, jak to ujął jeden z najważniejszych historyków polskiego podziemia, Armii Krajowej, Marek Nejkrwawicz, cytuję: w tym okresie polskie państwo podziemne funkcjonowało w swojej najbardziej dojrzałej formie. Zatem, co rozumiemy pod tym pojęciem określającym fenomen na skalę europejską, czyli co rozumiemy pod pojęciem polskie państwo podziemne? Polskie państwo podziemne, to jest pierwsza podstawowa zasada, była kontynuacją państwa polskiego sprzed 1 września 1939 roku. Miało swój legalny, uznawany przez większość krajów świata rząd. Był to najpierw rząd we Francji, polski rząd na uchodźstwie, a od czerwca 1940 roku w Wielkiej Brytanii. Państwo polskie, spodziewając się, że wybuchnie wojna w 1939 roku, przygotowało odpowiednie akty prawne, które miały spowodować, czy miały regulować sytuację w kraju, kiedy by przestała funkcjonować władza cywilna. Jeden taki akt prawny z czerwca 1939 roku zakładał, że tam, gdzie nie będzie funkcjonowała władza cywilna, pełni władzę przyjmie wojsko. Drugi akt prawny przyjęty, ogłoszony z dniem wybuchu wojny, mówił o tym, że na terenach, gdzie nie będzie działała władza państwowa, mieli być ustanowieni tak zwani komisarze cywilni. I uważamy, że ten pierwszy akt stał się podwaliną jakby wojskowej części polskiego państwa podziemnego, a ten drugi akt stał się podwaliną struktur cywilnych polskiego państwa podziemnego. Z kolei konstytucja kwietniowa umożliwiała taką sytuację, że prezydent RP mógł sam zrzec się ze swojego stanowiska i oznaczyć swojego następcy bez wolnych wyborów. To także gwarantowało ciągłość władzy. Polskie państwo podziemne posiadało także swoją strukturę administrację cywilną. Było to oczywiście biuro delegata rządu na kraj oraz sądownictwo. Od 1940 roku były to sądy kapturowe, a w latach 42-43 od tych lat wojskowe sądy specjalne i cywilne sądy specjalne. Wreszcie, co jest najważniejsze, ale nie przypadkiem wymieniam to na końcu, polskie państwo podziemne miało także swoją organizację zbrojną, czyli od 1939 roku Związek Walki Zbrojnej i od 1942 roku Armii Krajowej. Oczywiście proces tworzenia polskiego państwa podziemnego był dynamiczny i można go podzielić na trzy okresy. Pierwszy okres to jest od 1939 roku do połowy 1940 roku. I ten pierwszy okres charakteryzował się tym, że przekonaniem, że okupacje ziem polskich zarówno przez Niemcy, jak i przez Związek Sowiecki jest okresem przejściowym. Okresem przejściowym, który skończy się wraz z wybuchem wojny na Zachodzie. Niemcy zostaną pokonani i Rzeczpospolita, która przeszła do konspiracji, stanie się Rzeczpospolitą wojną, wolną. Ten drugi okres funkcjonowania polskiego państwa podziemnego, który można powiedzieć, że trwał do połowy, albo do końca 1941 roku. Ten drugi okres charakteryzował się tym, że postanowiono rozbudować struktury cywilne polskiego państwa podziemnego. I to wtedy, według historyków, tak naprawdę możemy mówić o polskim państwie podziemnym jako fakcie rzeczywistym. W tym drugim okresie głównym zadaniem podziemia to było przede wszystkim wywiad, przygotowanie powstania powszechnego. Doszło do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Ta wojna spowodowała, że dotychczasowy wróg, czyli Związek Sowiecki, po podpisaniu układu Sikorski Majski 30 lipca 1941 roku stał się sojusznikiem Rzeczpospolitej Polskiej. Już początkiem tego trzeciego okresu, czyli po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, kolejnym zadaniem bardzo ważnym polskiego państwa podziemnego i to był wywiad. Wywiad polskiego państwa podziemnego jest w komunikacji z Londynem, czyli do tej pory najważniejszymi polskimi siłami zbrojnymi dla władz polskich na uchodźstwie. To były przede wszystkim na początku polskie siły zbrojne na Zachodzie, a od 1941 roku Armia Polska na Wschodzie, czyli tak zwana Armia Andersa. Drodzy Państwo, mija 75 lat od przywołanych wydarzeń. Wiele razy przesypał się piasek w klepsydrze życia. Pokolenie żołnierzy Armii Krajowej powoli odchodzi na wieczną wartę. Gościmy wśród nas już tylko garstkę tych, którym dane było przeżywać tamten czas. Chcemy im dzisiaj podziękować za ich wysiłek
poświęcenie i męstwo w latach okupacji i przez wszystkie lata ich życia, a także zapewnić o naszym najgłębszym szacunku. Są przygotowane specjalne podziękowania. Bardzo proszę pana burmistrza miasta Lubartów o wręczenie tych podziękowań. Poproszę o towarzyszenie pana prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Lubartowie, pana Zbigniewa Kulisz. Józef Barszczyk, Adam Bigoraj, Edward Bigoraj, pan Władysław Borówka, pan Rafał Brodecki, pan Stefan Budzyński, pani Jadwiga Cieniuch, pan Mieczysław Czechowski, pan Czesław Drost, pan Ludwik Grzybacz. Zapraszamy pana tutaj bardzo serdecznie. Pan Piotr Kaczor. Pan Wiesław Lisek. Pan Henryk Marciniak. Pani Genowefa Matuszczak. Pan Lucjan Michalak. Jest pan z nami. Pan Tadeusz Michalak. Odbierze krewa. Pan Tadeusz Michalak. Pan Marian Michna. Zmarł 3 września bieżącego roku po niespełna 10-letnim stażu na Syberii. Odbierze syn. Pani Janina Mitura. Pani Wanda Radzimowska. Odbierze krewna Bożena Michalak. Pan Mieczysław Rybak. Obecny jest. Dziękujemy bardzo za wszystko. Pani Józefa Smęt. Pani Stanisława Telman. Drodzy państwo, wielkie brawa dla wszystkich. Szanowni państwo, żaden wyraz materialny, chociażby te podziękowania, dyplomy, nie są w stanie wyrazić naszej wdzięczności, naszego podziękowania w imieniu obecnie żyjących za to, co zrobiliście dla naszej ojczyzny. Od wielu lat trwały zabiegi, aby uhonorować uczestników Polskiego Państwa Podziemnego, Armię Krajową, pomnikiem. Przez ostatnie ponad 2 lata mieszkańcy Lubartowa i Społeczny Honorowy Komitet Budowy Pomnika Upamiętniającego Armię Krajową czynił starania, aby w tym roku, ważnym roku dla naszego miasta, ten monument mógł stanąć na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubartowie. Prezentujemy dzisiaj. Elementem dzisiejszego spotkania miało być przekazanie na ręce przewodniczącego Komitetu Honorowego tej makiety. Dziękujemy bardzo panu burmistrzowi. Zanim przejdziemy do ostatniej części naszego spotkania, zapraszam na krótki akcent artystyczny. Przed państwem za chwileczkę Alicja Dzięcioł i Alfred Kędziora. Twój dom.
Wystawa, którą dzisiaj mamy w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Lubartów, uroczysta inauguracja i otwarcie tej warszawskiej edycji na ulicy 29 lipca 2014 roku w sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Wystawa przygotowana z okazji 75. rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego przypomina o początkach polskiej konspiracji we wrześniu 1939 roku, jej rozwoju i różnorodnych formach walki podziemnej przeciwko obu okupantom, Niemcom i Sowietom. Zdjęcia i dokumenty z okresu okupacji przybliżają najważniejsze wydarzenia, w tym akcję Burza i Powstanie Warszawskie, których 70. rocznicę niedawno obchodziliśmy. Na wystawie zaprezentowane zostały sylwetki bohaterów, w tym także żołnierzy wyklętych, którzy kontynuowali walkę o niepodległość Polski, stawiając opór komunistycznej dyktaturze. Dopełnieniem opowieści są zdjęcia z prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w miejscach, w których odnajdywane są i identyfikowane szczątki bohaterów Polski walczącej. Zapraszamy do oglądania wystawy i dziękujemy za dzisiejszy razem spędzony wieczór.